Cześć, witam Was w drugim odcinku podcastu Torspektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas, kojarzycie mnie może z bloga Java Dev Mat i w dzisiejszym odcinku będzie o pewnym projekcie bardzo mrocznej gry, która początkowo miała być grą turową. Projekt, którego koncept autor wymyślał jeszcze w szkole średniej i nazwę zapożyczył od pobliskiej góry, która była w jego miejscowości. Była to góra Mount Diablo. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest edukacyjna gra karciana, nad którą pracuje gra karciana IT Startup. To jest taka gra karciana, w której gramy karty programistów, na przykład jakiegoś BI dewelopera, następnie wzmacniamy go kartami wiedzy typu pogrebowanie defensywne czy wstrzykiwanie zależności i gramy dział HR, by sobie wzajemnie podbierać pracowników. Można zerknąć na aktualny prototyp pod itstartup.pl. Start projektu jest planowany jako akcja crowdfundingowa w pierwszym kwartale roku 2018. Zmienię może podkład muzyczny, by lepiej wprowadzić w klimat projektu dzisiejszego odcinka. Zanim odpalę soundtrack, po którym nostalgia zacznie wylewać się z głośników, ciekawostka odnośnie rekrutacji tego artysty, który stworzył muzykę do gry oraz efekty dźwiękowe. Chcąc pracować przy Diablo, wysłał swój mixtape z muzyką z różnych gier wideo i później podobno był bardzo natarczywy. Ciągle dopytywał, czy przesłuchali to co wysłał i czy mogą się spotkać i pogadać. I pewnego razu, jak zadzwonił do głównego designera, do Davida Brewika, czy przesłuchali jego mixtape i po prostu czy mogą się spotkać, bo to już któryś raz jak dzwonił i głupio mu było powiedzieć, że jeszcze nie przesłuchał i w końcu stwierdził, ok, zatrudniamy cię, bierzemy cię. Tak trochę w ciemno go wzięli, ale jak się później okazało, ta decyzja to był strzał w dziesiątkę. Zresztą sami posłuchajcie. Jest to muzyka z wioski Tristram w pierwszym Diablo, zresztą w drugim chyba też była ta muzyka. I dla mnie osobiście jest to najlepsza muzyka, jaką kiedykolwiek słyszałem w grze komputerowej. Na drugim miejscu może jest Chrono Cross z pierwszego PlayStation, tam też były świetne utwory. No to zaczynamy historię projektu, historię pierwszej gry z serii Diablo. Całość będzie omawiana z punktu widzenia Davida Brewika, głównego programisty gry, jednego z co-founderów Blizzard North, głównego designera gry oraz autora oryginalnego konceptu gry Diablo. Miał on to szczęście, że już od najmłodszych lat wiedział, co chce w życiu robić. Od młodych lat miał dostęp do komputera, ponieważ kiedyś jego ojciec przyniósł do domu komputer Apple II i tam zaczęła się fascynacja, zaczęło się programowanie oraz masowe granie w gry. Dawid bardzo dużo czasu w szkole średniej rozmyślał, jaki projekt by tu zrobić, co by ciekawego stworzyć swoimi umiejętnościami, jakby nazwać swój projekt. Tak jak już na wstępie wspominałem, w jego miejscowości była taka góra, Mount Diablo, i stwierdził, że kiedyś wykorzysta tą świetną nazwę, kiedyś stworzy swoje Diablo. Po zakończeniu swojej edukacji pracował w paru miejscach, jednak później zdecydował się na założenie własnej firmy, którą nazwał Condor. Firma Condor utrzymywała się głównie z różnych kontraktów na gry, jednak wymyślali oni własne projekty, własne koncepty. Jeden z tych głównych konceptów była właśnie gra Diablo, gra, która początkowo miała być grą turową, typowo turową RPG. Miała ona również zawierać takie dodatki, jak Magic the Gathering. Jak Magic the Gathering ma takie boosterki z kartami, tak samo Diablo początkowo w pierwszym koncepcie miało mieć takie dodatki w postaci płyt CD. Zamawiacie sobie płytę CD, dokupujecie płytę, na której macie jakieś nowe itemki, jakąś nową maczugę, nową zbroję, takie boosterki do gry. Koncept ten szybko upadł, ale warto wiedzieć, że był to początkowy pomysł. Oprócz tego w grze miało występować tak zwane Climation. Jest to taka animacja, którą kojarzycie może z takich figurek z plasteliny, gdzie mamy jakąś figurkę z plasteliny, robimy jej zdjęcie, następnie tą figurkę trochę przekształcamy, robimy kolejne zdjęcie i tak dalej. W początkowej fazie projektu, w początkowym koncepcie właśnie tak mieli wyglądać wszyscy przeciwnicy, wszystkie postacie. Miały to być takie zdjęcia właśnie jakichś takich figurek, ale później stwierdzili, że tyle musieliby tych modeli zrobić, tyle zdjęć by musieli zrobić, no że jednak rezygnują z tego pomysłu. Wracając do kontraktów, które miała firma Condor, były to kontrakty od różnych wydawców. Jednym z tych kontraktów było stworzenie gry Justice League Task Force, taki klon Street Fightera na Sega Genesis. Aktualny stan gry Justice League Task Force mieli zaprezentować na konferencji CDS, było to jeszcze przed czasami konferencji jak na przykład E3. I tam zobaczyli, że pewna firma prezentowała również dokładnie ten sam produkt, tylko na Super Nintendo, również było to Justice League Task Force, również klon Street Fightera. Projekty były tak bardzo podobne, miałeś naprawdę wrażenie, jakby to robiła ta sama firma, tylko jedna firma robiła to na Sega Genesis, druga na Super Nintendo. I była to firma Silicon and Synapse.
firma Condor oraz firma Silicon and Snaps zaczęli oczywiście rozmawiać. Nic o sobie nie wiedzieli, nie wiedzieli, że dla tego samego wydawcy robią tę samą grę, tylko jedni na platformę Sega Genesis, drudzy na konsolę Super Nintendo. Podczas rozmowy okazało się, że firma Silicon and Snaps chciała sprzedać aktualną firmę i stworzyć własną grę na PC. Mieli zamiar zmienić nazwę firmy na Blizzard oraz wydać grę, którą chcą nazwać Warcraft. Po czym Dawid z firmy Condor również wspomniał, że w sumie o tym samym myślimy, też chcemy wydać coś własnego, tylko że z tym konceptem, który mamy, koncept gry Diablo, byliśmy z tym już u 25 wydawców i nikt nie chce zainwestować w grę RPG. Dodatkowo ten pomysł, że chcemy wydawać takie dodatki, takie boosterki, jak Magic the Gathering, jakoś to wydawcom nie podoba. Świeżo upieczona firma Blizzard obiecała, że jeżeli tylko skończą pracować nad Warcraft 1, to chętnie ich wysłuchają i zdecydują, czy inwestują w ich projekt, czy zainwestują w stworzenie gry Diablo. Po wysłuchaniu wszystkiego na temat projektu, jak miało być Diablo, Blizzard uznał, że jest to świetny pomysł, gra wygląda super, no tylko są dwa problemy. To pierwsze, nie ma to być gra turowa, i po drugie, koniecznie musi być to multiplayer. O ile co w przypadku multiplayera nie było kontrowersji, Dawid po prostu się trochę bał, że nie dają rady go stworzyć, ponieważ Diablo było pisane w C i był to pierwszy program, który w życiu pisał w C. Pisanie pierwszego w życiu programu w C i od razu rzucanie się na multiplayer, no jest to głęboka woda. W przypadku odejścia od wersji turowej, od gry turowej do gry czasu rzeczywistego, tutaj było najwięcej kontrowersji. Dawid uwielbiał gry turowe, wspominał jak to uwielbiał mieć taką sytuację, w której wykonał jakąś turę, dostał mu jeden punkt życia w jakiejś grze typu roguelike, gdzie mamy do czynienia z permadeath, czyli umieramy i musimy grać od początku, coś jak właśnie w wersji hardcore, która później weszła do Diablo, i mamy te emocje związane z podejmowaniem decyzji i nie wyobrażam sobie tego w grze czasu rzeczywistego. Jednak udali się do kuchni, wszyscy udali się do kuchni i stwierdzili, że zrobią głosowanie, czy mamy do czynienia z real time, czy będzie to gra turowa. Jak się okazało, na tak zagłosował oczywiście Dawid, a cała reszta ekipy zagłosowała na nie. I tak decyzja zapadła. Po tym głosowaniu Dawid w końcu się ugiął, tylko stwierdził, że jeżeli robimy to w real time, a sporo pracy było już wykonane na Diablo, cały czas było to programowane z myślą o grze turowej, no to wymaga to sporo przeróbek, będzie jakieś opóźnienie przez to, i naciskał na to, że w kontrakcie, którym podpiszą, będzie dodatkowy milestone, dodatkowy kamień milowy, w którym określą, że przerobią właśnie aktualny stan gry z wersji turowej na grę real-time. I Blizzard na to przystało, stwierdzili, że okej, fair enough, robimy tak. No jak się okazało, Dawid pewnego piątkowego popołudnia przysiadł do tego problemu, no i w parę godzin udało mu się zrobić tą przeróbkę, po prostu zrobił coś w rodzaju, że aktualne tury, które były, na sekundę wykonywało się po prostu 20 tur, czyli te tury wykonywało się bardzo szybko, jedna po drugiej, i w praktyce była to gra czasu rzeczywistego. Sam mówił, że w ten moment, jak właśnie przerobił te tury, żeby tak szybko się wykonywały, jak podszedł do szkieletu swoim wojownikiem i go uderzył, że był to jeden z najbardziej satysfakcjonujących momentów w jego karierze, że nigdy tego nie zapomni. Na pewno była to świetna decyzja, że przeszli z gry turowej na grę czasu rzeczywistego. So I remember taking the mouse. And I clicked on the mouse, and the warrior walked over and smacked the skeleton down, and I was like, oh my god! That was awesome! W końcu umowa na stworzenie gry Diablo była podpisana. W międzyczasie musieli jeszcze skończyć swój kontrakt, w którym zobowiązali się do stworzenia gry Justice League na Sega Genesis oraz dwóch gier futbolowych, które tworzyli na małą przenośną konsolę, na Game Boya. Dużą inspiracją do tego, jak miało wyglądać Diablo, była gra XCOM, taka gra turowa, w której walczyliśmy z kosmitami, i było to o tyle podobne, że po prostu wzięli screenshot z gry XCOM, w którym był widoczny taki nie prostokąt, taka kafelka była widoczna, kafelka na podłodze, i dokładnie ta kafelka 1:1, ten sam rozmiar został wzięty jako podstawa do gry Diablo. Całość, po prostu zrobili screenshota z gry XCOM i na podstawie tej siatki, która była na ziemi, zaczęli tworzyć jeszcze wtedy wersję turową gry Diablo. Już wcześniej w tym podcaście wspominałem o tym, że było to pisane w C, Diablo było pisane w C i od głównego programisty Dawida Brewika, był to pierwszy program, który w ogóle pisał w C, jeszcze miał tu być multiplayer. Część kodu, jak wspominał, była również pisana w assemblerze, bo 1/4 kodu była w assemblerze, reszta to był po prostu C. Jedną z rzeczy, które wyszły świetnie, było światło.
W tamtych czasach 640 na 480 taka rozdzielczość była uznawana za wysoki standard, było 256 kolorów dostępnych i całość podzielili sobie na dwie palety po 128 kolorów. 128 kolorów dla tła oraz 128 dla całej reszty. Czyli mieliśmy takie dwa bloki 8x16, każdy kolor miał 16 poziomów jasności, czyli mieliśmy 8 kolorów i od lewej do prawej był od najjaśniejszego do najciemniejszego, czy odwrotnie. Były dwa takie bloki 8x16, jedna paleta dla tła i jedna paleta dla wszystkiego, co jest z przodu. Czyli każdy raz narysowany sprite, który był w grze, każda animacja składająca się sprite'ów przechodziła właśnie przez pewne obliczenia związane z tym, jak będzie wyglądało światło. W grze występowało 16 poziomów światła, 16 light leveli. W tym czasie żadna gra tego nie robiła, nie było produktu, który miał tak obsługiwane światło i to dało grze niesamowity klimat, niesamowicie mroczny klimat właśnie przez odpowiednio zrobione światło. Wielokrotnie to powtarzali, że to właśnie dawało grze ten niepowtarzalny klimat. Coś, co zdecydowanie poszło nie tak i zrobili nie do końca dobrze, co spowodowało, że musieli wykonać więcej pracy niż to było konieczne. Było to rysowanie, kolejność rysowania wszystkiego, rysowanie podłogi, rysowanie ścian i wszystkich innych elementów. Coś, czym współcześnie nie musimy się w ogóle już przejmować, ponieważ no, silnik gry to obsługuje po prostu, a tam musieli sami decydować, jak co jest po kolei rysowane. Tak jak to zbudowali, początkowo była rysowana podłoga, później ściany, później były dodawane wszystkie elementy i podczas poruszania się różnych postaci, podczas różnych animacji sprite'ów, czasami coś się na siebie nakładało i po prostu ucinało nam na przykład gracza, który przechodząc na następną kafelkę był trochę przez nią ucinany i tak dalej. I w efekcie rozwiązali to tak, że sztucznie w grze jakby postać była cofana o jedną klatkę, by po prostu wszystko dobrze wyglądało podczas rysowania. Mogli po prostu dopracować kolejność rysowania wszystkiego, zamiast bawić się właśnie w takie sztuczne cofanie gracza. Powodowało to również, że podczas programowania sztucznej inteligencji musieli to brać pod uwagę, by postać, która strzela w naszego gracza, również nie strzelał tam, gdzie on jest, tylko właśnie tam, gdzie jest przesunięty przez tą animację i tak dalej. I było to sporo problemów, ponieważ jednej rzeczy związanej z rysowaniem nie dopracowali i był to taki hack, taki fix, który był tam do końca i spowodował, że było więcej pracy niż to było konieczne. Kolejna rzecz, która zdecydowanie poszła nie tak, był to budżet na projekt. W firmie Condor byli tacy podjarani, że w końcu będą mogli stworzyć te swoje Diablo, że podpisali kontrakt na 300 tysięcy dolarów, by stworzyć Diablo. Niektórym może się to wydawać dużo, ale pamiętajmy, że firma Condor to było wtedy 15 osób, czyli wychodzi rocznie 20 tysięcy dolarów na głowę, po odliczeniu różnych kosztów, biura i tak dalej. To było jakieś 12 tysięcy dolarów rocznie, czyli 1000 dolarów miesięcznie, by pracować na Diablo, crunchować i nie mieć życia prywatnego. Jej. Przyznają, że byli wtedy najgorszymi biznesmenami na świecie. No nie chcieli być biznesmenami, chcieli tworzyć coś własnego, stworzyć swoje Diablo i nie zadbali o to, by wynegocjować odpowiednią stawkę. Jak coś musieli zrobić, był to zdecydowanie za mały budżet, by firma po prostu nie upadła, by te 15 osób jakoś utrzymać. I co by tu dalej zrobić? Szukali oczywiście jakichś kontraktów, coś co mogliby robić dodatkowo, by zabrać jakąś kasę. I wtedy ktoś z jego znajomych znał kogoś z 3DO. Była to taka firma, która wydawała wtedy na rynek nowe urządzenie, M2, M2, i chcieliby ktoś stworzył jakieś świetne produkty na to urządzenie. No to stwierdzili, to zrobimy grę futbolową, robili już wcześniej gry futbolowe na Game Boya i podpisali kontrakt na stworzenie gry futbolowej na te nowe urządzenie od 3DO i dostali za ten kontrakt, za stworzenie tej gry futbolowej, $1 000 000. Mieli o tyle szczęścia, że nie musieli kończyć tego projektu na tą grę futbolową, ponieważ ten produkt, to urządzenie M2 nigdy nie zostało wypuszczone na rynek, ponieważ technologie M2 zostały sprzedane za $100 000 000. Więc w sumie każdy zyskał ich demo technologiczne, wstępną wersję tej gry futbolowej. Te demo technologiczne przyczyniło się do tego, że technologia mogła zostać sprzedana za tak wysoką kwotę i był to układ, gdzie każdy skorzystał. Oni stworzyli demo technologiczne, które pozwoliło sprzedać technologię. Firma 3DO sprzedała technologię za $100 000 000 i był to budżet, który pozwolił im wystartować jako wydawnictwo. Firma Condor nadal miała problemy, niby mieli 1 300 000 dolarów w kieszeni, też zresztą nie były to pieniądze, które mieli od razu na koncie, ponieważ w kontrakcie było ustalone, że mają płacone za konkretne kamienie milowe, czyli jak wykonali konkretną część pracy, dostawali jakąś tam kasę i w międzyczasie firma urosła już do 20 pracowników, więc no był problem z miesiąca na miesiąc, by płacić wszystkim. Jednak pod koniec roku 95 Blizzard zaproponował, że wykupią firmę Condor, i David Brewik odetchnął z ulgą, że w końcu nie musi się o to martwić, by z miesiąca na miesiąc trzyma w ogóle z czego zapłacić swoim pracownikom.
Potem jak firma Condor oficjalnie ogłosiła, że planują zostać wykupieni przez firmę Blizzard, firma 3DO się również tym zainteresowała, stwierdziła, że dobrze się z nim pracowało i zaczęło się licytowanie, kto ile zapłaci za firmę Condor. Ostatecznie 3DO oferowało dwa razy tyle co Blizzard, jednak ostatecznie zadecydowała nie kasa, lecz kultura pracy oraz to, jak firma Blizzard podchodziła do gry Diablo. David stwierdził, że no, ta kasa dwa razy tyle, fajnie by było tyle mieć kasy, jednak ostatecznie zdecydował, że Blizzard lepiej czuje klimat i myślę, że z tą firmą będą lepiej współpracować i zrezygnowali z dwa razy większej kasy od 3DO i zostali sprzedani firmie Blizzard. Jednak nie była to najgorsza biznesowa decyzja Davida Brewika w jego życiu. Jakoś pod koniec lata 2016 wpadł do niego znajomy jego kolegi, który stwierdził, że robi pewien biznes, chce robić e-mail przez internet, jak to powiedział, chce oferować e-mail przez internet i oferuje mu 10% swojej firmy, jeżeli tylko udostępni mu jedno biuro. Z tyłu u niego firmy mówi, że i tak nikt tego biura nie używa, dam ci 10% mojej firmy i daj mi tam pracować. And he said, I got this idea. I am going to make email over the internet. I said, dude, that's the dumbest idea I've ever heard. What are you talking about? I already have my email over the internet. This isn't even an invention. This is nothing. And he said, no, it's going to be huge. It's a big idea. It's a really, no. And he's like, look, I'll give you 10% of the company if I can take one office in the back. Just, you know, you guys aren't even using that room. I'm like, look, it's crunch time. We only have a few months left in the project here. We're trying to ship by December. This is late summer at this point. It's like, oh my God, I don't need the stress. I don't need the distraction of him doing it. Plus, this is the stupidest idea ever. Email on the internet. It doesn't even make sense. I already have email on the internet. Yeah, that company was Hotmail. Which 14 months later sold for $400 million, of which 10% could have been mine, which is now worth $280 million. Tak jak słyszeliście, tą firmą było Hotmail. 14 miesięcy później ta firma była warta $40 milionów, $400 milionów, $40 milionów byłoby od Dawida. I na dzień dzisiejszy te 10% byłoby warte $280 milionów, więc widzicie, że nie był biznesmenem, był programistą, był twórcą, designerem. Kolejna rzecz, która była bardzo udana w projekcie, to była platforma Battle.net. Właściwie Battle.net jako platforma od Blizzarda. Chcieliby Diablo z tego korzystało, ponieważ w tamtych czasach granie przez internet było trudne, jak to sami określali, to było wtedy pain in the ass i trudno było się połączyć z innym komputerem, by po prostu grać przez sieć. I Blizzard chciał to zmienić przez Battle.neta. I mniej więcej jest 6 do 7 miesięcy przed premierą Diablo zaczęli pytać, czy jest już jakiś kod źródłowy do multiplayera. Zaproponowali, że zerkną na ich kod i im pomogą. No jak się okazało, jeszcze nie zaczęli pracować przy multiplayerze, nie mieli w ogóle pojęcia, jak to zacząć, więc Blizzard wysłał im parę osób, by im pomogli jakoś przez te ostatnie 6 miesięcy zimplementować multiplayera. David Brewik wspominał, że dla niego to była czarna magia, to był taki magic, w ogóle nie wiedział, jak multiplayer działa. Ale jakimś cudem to działało, osoby, które zostały wysłane, by im pomóc, wszystko zaimplementowały. Sam bardzo dużo się nauczył w tym procesie, wcześniej z sieciami, z networkingiem, nie miał praktycznie w ogóle do czynienia, dzięki temu, że w projekcie w pierwszym Diablo został wprowadzony multiplayer. Bardzo dużo się nauczył o sieciach, o multiplayerze i między innymi w kolejnym projekcie, później w Diablo 2, on był odpowiedzialny za największą część kodu związanego z multiplayerem. Problem był taki, że początkowo multiplayer to miał być po prostu peer-to-peer, a nie klient-serwer, czyli każdy miał u siebie coś, co mógł popsuć, mógł sobie jakieś cheaty wrzucić i po prostu oszukiwać bardzo łatwo w grze. Początkowo się nie przejmowali, myśleli, ok, jak chcesz oszukiwać i psuć sobie grę i twoim kolegom, no to ok, twój wybór. Ale później jednak do nich dotarło, że takie cheaty można sobie wysłać do internetu gdzieś, każdy może sobie to pobrać i każdy będzie oszukiwał. Zdecydowano się później na architekturę klient-serwer, a nie peer-to-peer. Tutaj też pewna ciekawostka odnośnie Battle.netu. David Brewik mówił o tym, że początkowy Battle.net, który wszyscy chwalili, że to super działa, ówczesny Battle.net to nie była jakaś serwerownia. To był jeden komputer. I mean, I guess it's not much of a secret anymore, I don't think. I'm gonna say it and who knows if I'll get in trouble for it, but Battle.net ran on one computer. Holy shit!
That is bonkers. Yeah, Mike O'Brien is a networking super genius. That guy is just amazing. But the there were a bunch of super, super smart people that worked at Blizzard at the time. Podczas ostatnich miesięcy pracy nad Diablo wychodził właśnie Windows 9.5 oraz DirectX. DirectX bardzo ułatwiał odpalanie gier. Gdy całość mieliśmy z poziomu DOS-u, to musieliśmy wybierać, jaką mamy kartę graficzną, dźwiękową. Trzeba było się trochę znać na sprzęcie, by to wszystko po prostu uruchomić. A DirectX to ułatwiał. Klikamy tylko dalej, instalujemy i wszystko magicznie działa. Dostali oni wtedy propozycję od twórcy DirectX-a, że jeżeli przygotują jakieś demo technologiczne, jakieś demo Diablo, które działa z DirectX, to wyślą to demo do ponad miliona osób przez magazyn PC Gamer. I oczywiście zgodzili się na to. I w listopadowym numerze PC Gamera, który wyszedł tak naprawdę w październiku, była dostępna wersja, pierwsza wersja, taka demo, publiczna wersja Diablo. W wersji demo było jeszcze widać, że trochę rzeczy jest do odpracowania. Na przykład nasz bohater, gdy uderzał w beczki, to czasami nie trafia, w ogóle bez sensu, że beczki nie potrafi trafić. Parę było takich drobnych rzeczy do dopracowania. Interfejs użytkownika nie był jeszcze tak, jak powinien być. Na przykład słynny hotbar Diablo, gdzie możemy sobie trunki lecznicze czy trunki many, buteleczki z maną aktywować przez naciskanie 1, 2 czy 4 i tak dalej, tak zwany hotbar. Nie było tego jeszcze. W interfejsie użytkownika parę rzeczy nie działało. I na przykład poziom trudności. Ci, co grają w Diablo 1, kojarzą może Butchera, rzeźnika, który był po paru poziomach. No w wersji demo był on na poziomie pierwszym i raczej nie było to do przejścia. Za to, co się podobało, gdy startowaliśmy grę, pierwszy interfejs użytkownika, by sobie wybrać postać, zacząć grę, był taki jak w Doomie. W Doomie mamy New Game, opcje i Quit, tak również Diablo. Nie chcieliby to było typowo jak w grze RPG, gdzie zanim zaczniemy grać, musimy 25 minut naszą postać stworzyć, jakie ma statystyki, historię. Chcieliby gra miała taki feeling jak NHL 95, jaka gra w hokeja, by grę się odpalało. Wybieramy sobie, czy gramy wojownikiem, łotrzycą, czy czarodziejem i od razu zaczyna się akcja, od razu gramy. Jeszcze korzystali z czegoś takiego, co nazwali popularnie mam test, czyli czy moja mama jest w stanie w to grać. Była w stanie grać w pierwsze Diablo z takim interfejsem użytkownika, jaki aktualnie był. Zaczęły się też dyskusje na temat automapy w grze, czy ma to być taka klasyczna automapa jak w wielu RPG-ach, gdzie możemy sobie zaznaczać wszystko, robić jakieś notatki, czy taka prosta, bardzo dynamiczna, gdzie, na której nic nie możemy sobie zaznaczyć. I zdecydowano się na taką bardziej nowoczesną, dynamiczną automapę, bardziej taką właśnie ze strzelanek, jak na przykład Doom, a nie taką z klasycznych gier RPG, jak na przykład Wizardy czy z serii Ultima. Ostatnie 3 miesiące projektu wprowadzono również bardzo dużo zmian w interfejsie użytkownika. Na przykład słynny hotbar, o którym już wspominałem, został zaimplementowany 3 miesiące przed wydaniem gry. I podobnie na przykład mieliśmy coś takiego, że mogliśmy sobie wybrać jakąś umiejętność i przenieść ją na prawy przycisk myszki. Czy na przykład umiejętnością jest rzucenie fireballa, na lewym przycisku myszki uderzaliśmy swoją bronią, a na prawym wykorzystywaliśmy swoją umiejętność, jak na przykład jakiś czar. I to zostało wprowadzone pod koniec. I tu podobno było bardzo dużo dyskusji na temat tego, czy rzucanie czaru ma wyglądać tak, że wchodzimy do naszego interfejsu z umiejętnościami i stamtąd musimy to rzucać, czy przenieść to sobie na prawy przycisk myszki. Na szczęście decydowano się na ustawianie na prawym przycisku myszki danej umiejętności i wprowadziło to do gry bardzo dużo dynamiki, której często brakowało w klasycznych grach RPG. Teraz o samym finiszu projektu, o bardzo ciężkim finiszu. Praktycznie ostatnie 7 do 8 miesięcy projektu to był crunch time, non-stop. Główny designer, główny programista Dawid Brewik wspominał o tym, że każdego dnia, codziennie, nawet weekendy, wstawał o 4 rano, jechał do biura, pracował mniej więcej do północy, jechał do domu i całość się powtarzała. I taki tryb miał przez ponad pół roku i w tym czasie jego żona była w ciąży. Jeszcze okazało się, że prawie urodziła w grudniu, kiedy gra miała wyjść. Na szczęście okazało się to fałszywym alarmem. Dziecko urodziło się na początku stycznia. Czyli dziecko miało dobry timing, wiedziało, że nie ma się urodzić w grudniu, bo tata musi skończyć grę i urodziło się dopiero w styczniu. Dawid mówił, że tego crunch time'u nie można tak tego tylko demonizować. Demonizować crunch time z Diablo. Ponieważ było to też sporo takich integracyjnych momentów, gdy siedzieli cały dzień w biurze, wspólnie jedli wszystkie posiłki, gdy cały zespół tak ze sobą współpracuje. Było dużo śmiesznych sytuacji. Dużo śmiesznych rzeczy prowadzono do projektu, między innymi takie klikanie w krowy, taki żartobliwy pomysł, który okazał się później krowim levelem. I na koniec końców ma to jakiś efekt na człowieka,
Mówił, że 2 miesiące po zakończeniu projektu był totalnie wypalony. Na ostatniej prostej projektu, gdy już wszystko było skończone, tylko było jakieś takie testowanie, zaproponowano zespole, że kto pierwszy skończy teraz Diablo, jest już Diablo w grze, kto teraz pierwszy zabije Diablo, dostanie w nagrodę $100. Pamiętajcie, że zespół nie miał płacone za dobrze i $100 było wtedy sporą nagrodą. Okazało się, że był taki skill w grze, taka umiejętność jak Blood Exchange, gdzie zamienialiśmy nasze punkty życia z punktami życia przeciwnika i pewien sprytny współpracownik to wykorzystał, bardzo słabą postacią doszedł już do Diablo, pozwolił, by Diablo go naparzał, aż miał tak bardzo mało życia, następnie wykorzystał umiejętność Blood Exchange, by zamienić swoje punkty życia z punktami życia Diablo, następnie raz uderzył Diablo i wygrał grę. Oczywiście ten skill bardzo szybko wyrzucał nas z gry. Ostatniego dnia roku, 31 grudnia 1996, gra była gotowa i wydana. Ostatecznie wydana gra otrzymała praktycznie same wysokie noty, masę nagród od największych portali związanych z grami, od największych magazynów gier, masę nagród gry roku i do dzisiaj jest to klasyk gatunku. Ja czasami ciężko uwierzyć, ile przypadków się znowu złożyło na to, by Diablo zostało ukończone, że masa ludzi za kiepskie pieniądze musiała pracować nad tym, harować, wyciskać z siebie ostatnie poty. Widzimy jednak, że jest to brutalna branża. I to już wszystko na dzisiaj. Wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu retrospektywa.com. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli macie ochotę wesprzeć ten podcast, zapraszam na retrospektywa.com/wsparcie. Tam możecie przeczytać, jak możecie wesprzeć podcast, nawet bez wydawania pieniędzy. Jest to dopiero drugi odcinek tego podcastu. Dajcie proszę znać, jak się Wam podoba, czy kontynuować taki typ treści. Postaram się na przyszłość, by były to również wywiady z osobami, które ukończyły jakiś swój projekt i była to retrospektywa z jakiegoś projektu na podstawie typowego wywiadu. Ale jak zawsze, wszystko wyjdzie w praniu. Zobaczymy, mam nadzieję, że do 2 tygodni dostarczy Wam następny odcinek. Docelowo chciałbym, by był to podcast cotygodniowy, ale z tym nie jest tak łatwo. Zobaczymy, jak wyjdzie. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Cześć!